chciałbym powiedzieć o wydarzeniu, które nazywamy trafik, jest to narzędzie do monitoringu infrastruktury IT. Nie, to krzycz. Chyba nie działa. Aha, o, tak. W tym roku bardzo fajnie się złożyło, ponieważ zaraz po mnie będzie miał prezentację pan Marek. Będzie opowiadał o Nagiosie, który jest jak nie patrzy konkurentem z Elixir, jeżeli chodzi o monitoring. Ta prezentacja zaraz po mnie, więc tak naprawdę będziemy mógł sobie porównać z Elixir do Nagiosa. Są to dwa narzędzia, które tak naprawdę stanowią praktycznie większość rynku, jeżeli chodzi o narzędzia do monitoringu open source'owe i demowe. Jest dużo takich narzędzi płatnych, jak IBM na przykład, ale Zabbix i Nagios są dwoma narzędziami, które można za danym obrad wykorzystywać komercyjnie, niezależnie jak na skalę. Jeszcze parę słów. Osobiście pracuję jako administrator w grupie HQ. Jest to firma, która dostarcza oprogramowanie na rynku SaaS, Software as a Service, dokładnie mówiąc w dziedzinie online marketingu. Korzystając z dotacji, krótka informacja, mam akurat administratorów dotacji, także ktoś z Was administruje Windowsami, będzie z Windowsami również i chciałby wstąpić do firmy, która rozwija się bardzo dynamicznie, jest międzynarodowa. I sprawdzić naprawdę ciekawe przesłania, to zapraszam. Jeżeli chodzi o Zabbixa, to mamy go włączonego w grupie, który można zrobić serwer, bo są to maszyny tego roku. Linuxy, Windowsy, Java, również maszyny bezagentowe, czyli na przykład urządzenia sieciowe, jak Future, Parabole i inne. Jeżeli chodzi o reklamę. Taki przykład z życia. Jak wygląda typowy dzień pracy administratora, który powiedzmy nie ma żadnego narzędzia, które pozwala na monitorowanie jego własnej infrastruktury. Czy na lepiej coś odbiera? Tak, tak też. W gruncie rzeczy zawsze zaczyna się od tego, że klient zgłasza nam problemy. Jeżeli nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje w naszym środowisku, ponieważ sam do tego działał, bo postanowił mnie o to słuchacie. Na przykład przychodzi do nas z pretensjami, że jego strona działa wolno, albo nie może się połączyć do jakiejś usługi, którą dostarczamy, czy to serwer RTP, czy strona www. Tudzież wyskakuje jakiś błąd, logowanie nie działa, maile na przykład nie wychodzą od klientów i tak dalej, i tak dalej. Wiąże się to z paroma wyzwaniami. Przede wszystkim w takiej sytuacji, jeżeli nie mamy automatycznego monitoringu, wszystko tak naprawdę musimy sprawdzać ręcznie. Musimy reagować się na serwery, które podejrzewamy, że mogą być związane z daną awarią i sprawdzać każdy możliwy scenariusz. Czy to na przykład, jeżeli chodzi o wolne działanie stron, czy na przykład problemem jest obciążenie dysku, czy na przykład procesor, pamięci RAM i tak dalej, i tak dalej. Możliwości jest bardzo wiele. Im większe jest nasze środowisko, im bardziej są skomplikowane, tym tak naprawdę staje się to coraz trudniejsze. Kolejne wyzwanie to klient zgłasza nam problem, a nie my sami zauważamy go, zanim klient nawet może w ogóle zauważyć. Jak na to awaria muszę mieć miejsce o trzeciej na dane. No to jeżeli to jest prosta aplikacja, to sklep internetowy, gdzieś jakaś zwykła strona, to raczej mało kto ją zauważy. Ale dobrze by było ją naprawić sami, bo jak się nie rano nie stanął, czy do pracy, zacząć też kursy i zapobiec, jak się musi działać. To pieniądze zanim mogą być praktycznie nic. Kolejne wyzwanie. Jeżeli nie mamy systemu, który automatycznie zbiera nam dane, to nie mamy też historii. Nie jesteśmy w stanie porównać, czy na przykład load na serwerze w wysokości 20, to jest dużo czy mało. Jeżeli mamy jakiś serwer, który przychodzi na przykład do pracy, pracujemy tam od 2 godzin, widzimy serwer, który ma log 20, to nie wiem, czy to jest normalne, czy nienormalne, czy tam się na powinno się tak zachowywać, czy nie. Mając historię, możemy zobaczyć, możemy ustawić sobie powiadomienia, że jeżeli log na tym serwerze skoczy na przykład normalnie wartości powiem 5 na 20, to znaczy, że to jest jakiś problem. No i kolejny problem. Administrator jest w gruncie rzeczy ślepy. Jeżeli ma środowisko, które składa się z 5, 10, może 15 serwerów, to nie jest duży problem, bo jest w stanie napisać jakieś skrypty, które
no, ułatwiają mu pracę. Ale jeżeli już mówimy o środowisku kilkudziesięciu, kilkuset serwerów, no to w gruncie rzeczy potrzebujemy jakiegoś narzędzia, które nam poglądowo nakreśli, jak wygląda sytuacja w naszej sieci, jak jest obciążenie na bazie danych, ile na przykład się zapytań i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tego nie mamy, to nie wiemy, co się dzieje. No i w tym miejscu pojawia się zapis. To tak tytułem wstępu dla osoby, która nie miała wcześniej żadnego do czynienia z monitoringiem. Tak, na te konkretne przykłady może pomóc zapis, również może pomóc nagios. Czym się różnią te dwa narzędzia, opowiem za chwilę. Generalnie, jeżeli chodzi o te konkretne problemy, to nagios potrafi rozwiązać również dobrze to zapis. Czy te dwa narzędzia są po prostu dość konkurencyjne, działają troszkę inaczej, czy bardziej do waszego środowiska nam się zamknąć, czy nagle, to muszę sobie sami odpowiedzieć. Ja postaram się, od razu chciałbym powiedzieć za czasu, że nie będę jakoś bardzo zapalał za Mixa, nie będę próbował robić tutaj Playmora ani żadnych takich. Po prostu pokażę wam, jak sam zapis działa, sami zdecydujecie, czy jest lepszy, czy gorszy od Mixa. Ja mogę tylko powiedzieć, jak u nas mamy to wdrożone i jakie mam też problemy z tym, bo nie będziemy ukrywać, nie będziemy się opamiętać, że zapis też rozwiązaniem idealnym nie jest tego. Tyle tytułem wstępu. O samym projekcie. Jak już wspomniałem wcześniej, jest to system monitoringu. Co jest ważne, jest to system monitoringu klasy korporacyjnej, czyli samo narzędzie out of the box jest gotowe do wdrożenia zarówno na małej infrastrukturze kilkunastu serwerów, jak również posiada już gotowe narzędzia i dodatki, które pozwalają wdrożyć go na dużą skalę. To nie musi się ograniczać do tylko jednego data center, gdzie mamy komunikację polami między serwerami, ale to może być tak naprawdę nawet monitoring na całym świecie. Możemy mieć data center w Stanach, możemy mieć data center w Australii. Zapis posiada mechanizmy, które pozwalają wyeliminować różnego rodzaju potknięcia, przeszkody na takim dystansie, czy na przykład straty w pakietach i można go zastosować w ten sposób, że tak naprawdę nie liczy się już wtedy odległo. Oczywiście, jeżeli mamy możliwość monitorowania wszystkiego lokalnie w sieci LAN, to lepiej, bo możemy monitorować dużo częściej. Ale w gruncie rzeczy nadaje się to na dowolną skalę. Sama aplikacja jest dostępna na wiele systemów operacyjnych. Główne no to oczywiście Windows, Linux i Mac, ale można też bez problemu znaleźć gotowe, wyinstalowane paczki na rekonstruowane na FreeBSD, na Solarisa, także wsparcie dla różnych platform jest naprawdę ogromne. Jego główne zadanie to monitoring usług, serwerów i sprzętu sieciowego. Usług i serwerów w gruncie rzeczy to można powiązywać ze sobą. Sprzęt sieciowy chodzi o to, że nie ma żadnego problemu, jeżeli mamy na przykład maszynę typu Linux, na której możemy odpalić różne polecenia, które nam zgłoszą na przykład użycie spełu w danej chwili, ale na sprzęcie sieciowym sprawa nie wygląda już tak prosto, ponieważ tam nie mamy możliwości zainstalowania żadnego agenta. Mamy z kolei możliwość skorzystania z czegoś takiego, co się nazywa SNMP, czyli odpytujemy bezpośrednio po sieci bez użycia żadnego zainstalowanego agenta o dane z danej maszyny. Także w gruncie rzeczy tych mechanizmów jest też sporo, tak samo na przykład Java można monitorować bez użycia żadnego agenta, po Jenkins i jeszcze kilka innych takich dodatków jest. Także naprawdę jest tutaj spore pole do popisu dla Zapisa. Kolejna kwestia jest open source i open source oraz free. To, że jest open source, niekoniecznie znaczy, że jest darmowe, ale w tym przypadku jest i kod źródłowy dostępny dla każdego do dowolnego modyfikowania oraz licencja pozwala na użycie w jakichkolwiek warunkach. Więc tak, wracając do tych problemów. Jeżeli chodzi o ręczne sprawdzanie, Zapis rozwiązuje ten problem odzwania w ten sposób, że chodzi o stanie fizycznego zbierania danych, na przykład co 30 sekund. Zbieramy informacje o użyciu CPU czy zajętości dysku co 30 sekund i przechowujemy te dane po prostu w bazie danych. Przekładamy na przykład obciążenie CPU, czas czytywania na przykład strony. Możemy co 30 sekund sprawdzać, jak szybko czytuje się nam strona, jakie są opóźnienia, rysować co później dołamie na wykresach itd. Status usługi, czy na przykład usługa MySQL jest uruchomiona, czy nie. I wszystko inne tak naprawdę przyjdzie wam do głowy. Zapis posiada wiele rzeczy budowanych. Posiada wiele kluczy, które pozwalają wam na odpytanie na przykład takich prostych rzeczy, jak użycie CPU. Ale można bez problemu definiować własne klucze. Czyli jeżeli jesteście w stanie pomyśleć o jakimś poleceniu
konsoli, które zwraca nam jakąś wartość, to możecie po prostu napisać prosty, jednolinijkowy skrypt, który wam pozwoli takie rzeczy wrzucać od razu do zapisu. To jest bardzo proste, nie wymaga umiejętności kodowania jakichś specjalnych technologii, jak Ruby czy tym podobne. Wszystko tak naprawdę bazuje na podstawowym Shellu. Kolejne wyzwanie, klient zgłasza problem. Automatyczne powiadomienia w przypadku awarii. Może to być e-mail, może to być SMS, może to być telefon. Jest dostępnych wiele pluginów dla różnych platform. To tak samo może być wiadomość na Skype, to może być wiadomość przez Jabera. Media jest dowolne. Przykładem takiej na przykład sytuacji, jeżeli dajmy na to o godzinie 3 nad ranem wyłącza nam się baza danych, to brak pamięci czy cokolwiek innego. W pierwszej kolejności wykonuje się na przykład telefon do administratora. Jeżeli administrator, dajmy na to, popił albo z jakiejś innej przyczyny nie jest w stanie odebrać telefonu od razu, to mamy możliwość eskalacji tudzież ponawiania takich powiadomień. Czyli to nie jest prosty skrypt, który się wykonuje w przypadku awarii, ale tak długo jak alarm znajduje się w systemie i nie jest zatwierdzony, że ktoś już nad nim pracuje, to możemy definiować, co się będzie działo z upływem czasu. No i na przykład można ponawiać telefon i wysłać SMS co 3 minuty. Jeżeli przez 10 minut administrator dalej się nie obudził i dalej nie odpowiada, można dzwonić dalej. Można powiadomić szefa, można mu wysłać informację, że administrator nie będzie dopełniać swojego obowiązku. I na przykład, to bardziej negatywny scenariusz, ale bardziej pozytywne, można powiadomić support, czyli wsparcie dla klientów już wie, że coś się dzieje, a administrator nie są w stanie tego naprawić, więc bardzo możliwe, że z biegiem czasu klienci zaczną nadsyłać tikety, że coś nie działa. Także ten mechanizm eskalacji bardzo fajnie tutaj można w dowolny sposób dostosować pod siebie, do swojego środowiska. Historia. Jaki jest problem z historią? W zawisie bardzo łatwo widać na wszelkiego rodzaju wykresa. Tutaj taka nowka porównawcza do Nagiosa. Oczywiście też pozwala wyświetlać dane na takich wykresach, z tym, że zawis ma tą bardzo ważną zaletę, że praktycznie wszystkie te informacje, o których mówię, są dostępne out of the box w paczce, którą można ściągnąć ze strony projektu. Nie trzeba się bawić tutaj instalowanie różnego rodzaju pluginów, nie trzeba się martwić o kompatybilność z naszą dorową aplikacją do monitorowania. To wszystko jest utrzymywane przez tych samych deweloperów, rozwijane w tych samych standardach i w gruncie rzeczy, jeżeli nie mamy naprawdę specyficznego środowiska, to nawet nie musimy się bawić do instalowania żadnych dodatków ani pluginów. To, co zawsze nam oferuje od razu out of the box, jest dla 90% zupełności wystarczające. Przykładem jest właśnie generowanie wykresów. Możemy generować wykresy pojedyncze, możemy wykresy umieszczać na zbiorach wykresów, czyli zamiast przeklikiwać się przez kolejny wykres, czy to CPU, czy to dysku, możemy zbudować sobie na każdego serwera albo grupy serwerów taki ładny zbiór wykresów i w gruncie rzeczy wchodzimy tylko na jedną stronę i widzimy wszystkie najważniejsze dla nas informacje. No bo z doświadczenia wiemy, że jeżeli strona działa wolno, to może być jedno z 10 na przykład przypadków, tak? Więc wchodzimy tylko na taką jedną stronę i wizualnie widzimy, że na przykład w którymś miejscu kolejka nienaturalnie idzie na przykład do góry. To może być kolejka main, gdzie obciążenie powoduje. Jeżeli nie pasują nam wykresy, możemy oczywiście bazować tylko i wyłącznie na surowych danych. Te dane tak naprawdę możemy pobierać albo bezpośrednio z bazy danych, gdzie jest trzymana historia zapisa, albo możemy się do nich odwoływać po API. Jest to tyle fajne, że odwołując się po API, możemy te dane reprezentować gdziekolwiek indziej na stronie. Czyli na przykład, jeżeli chcemy mieć SLA, faktyczne SLA, jakie mają nasze serwery, gdzieś umieszczone na stronie naszej firmy, to możemy po API po prostu pobierać tą wartość i w zależności od tego, jak to SLA w danej chwili jest, to ta wartość automatycznie będzie się zmieniać. Albo na przykład my mamy taką bardzo prostą u nas w biurze aplikację zrobioną oparką na Arduino, która zbiera dane, ile osób jest faktycznie w biurze. I te dane są wyświetlane bezpośrednio od razu na stronie. W momencie, jak ktoś przychodzi do biura, czekinuje się za pomocą czytnika karty RFID i momentalnie na stronie mamy te informacje. Fajny gadżet, to prosty przykład. I ostatni problem. Problem światowego administratora rozwiązujemy w ten sposób, że mamy dostępny
dość rozbudowany dashboard. Możemy go sobie w dowolny sposób układać. Możemy zdefiniować filtry, gdzie na przykład część serwerów nas nie obchodzi, albo na przykład możemy sobie włączać powiadomienia dźwiękowe. Generalnie w dużych, już naprawdę dużych firmach, gdzie nie można sobie pozwolić nawet na 3-minutowe opóźnienie w naprawieniu awarii, są dedykowane osoby, które cały czas, 24/7 siedzą i gapią się w monitorze, gdzie właśnie mają taki dashboard. W gruncie rzeczy, jeżeli zobaczą, że pojawi się na przykład jakiś trigger, który ma dość duże znaczenie, czyli na przykład wizualnie widać go, że to jest oznaczony kolorem czerwonym, od razu mogą na przykład na to zareagować. Czyli mamy w czasie rzeczywistym podgląd na to, jak pracuje, jak funkcjonuje nasze środowisko. I kolejny jeszcze przykład funkcji w Zabicie, która pomaga wizualizować problemy w czasie rzeczywistym. Możemy budować sobie mapy. Te mapy mogą się dowolnie zmieniać. Możemy definiować, że w przypadku na przykład błędu w połączeniach między dostawcą naszego internetu serwerowni, a na przykład routerem brzegowym, jeżeli tutaj na przykład coś się popsuje, bo jest strata na przykład na pakietach, to ta linia automatycznie znika i pojawia się jakaś zapasowa, czyli wizualizujemy to, co się faktycznie dzieje w naszym środowisku. Wizualizujemy przepięcie między na przykład routerami. No i rzeczy tych funkcji jest dużo, dużo więcej. Nie byłbym w stanie tutaj wszystkich wymienić. Z bardziej ciekawych możemy automatyzować rejestrację agentów, czyli jeżeli na przykład nasze środowisko jest oparte na cloudach, które pojawiają się i znikają, to możemy automatycznie dodawać je do monitoringu. One w momencie, jak będą się uruchamiać, będą automatycznie się rejestrować i automatycznie będą się pojawiały z nich dane na dashboardzie. To dotyczy serweru, to dotyczy też dysków, dotyczy tak naprawdę czegokolwiek, ponieważ możemy napisać własny skrypt, który na przykład, no nie wiem, wykrywa bazę danych MySQL i wykrywa, jakie są w nim tabele i sprawdza, ile rekordów jest każdy z tych tabel. Prosty przykład. Albo na przykład wykrywa, jakie foldery mamy w danej ścieżce i cyklicznie sprawdza rozmiar tych folderów. Czyli automatyzujemy. Jeżeli coś się pojawia automatycznie i nie ma na to wpływu większego, to tutaj ta funkcjonalność będzie nam naprawdę pomocna. Mamy też możliwość wygenerowania prostych raportów. Jeżeli mamy duże środowisko, to fajnie by było mieć też pogląd na to, jakie poziomie maszyny na przykład mamy w tym środowisku i możemy wygenerować sobie, pogrupować na przykład po architekturze, tudzież po procesorze, po ilości pamięci RAM-u. Wchodzimy w proste raporty, widzimy, że mamy na przykład 90% naszych serwerów ma takie procesory, a 10% ma takie. Albo na przykład na 50% serwerów mamy aplikacje w takiej wersji, a na 10% już w innej. Więc możemy w prosty sposób mieć pogląd na to, co jest na naszych serwerach i móc to w pewnym stopniu też standaryzować dzięki temu. No i tak jak jeszcze wcześniej wspomniałem, mamy też dostępne od razu statystyki dostępności, czyli SLA, coś, co jest bardzo ważne z punktu widzenia biznesu. Nie musimy tego przeliczać sami, nie musimy w Excela zapisywać awarii, możemy po prostu wejść sobie w raporty i zobaczyć, jakie jest faktycznie nasze SLA w danym momencie. Jeżeli widzimy, że przekroczyło tą dopuszczalną wartość, którą gwarantujemy klientom, no to musimy coś zacząć kombinować. I mam teraz krótkie demo do pokazania też. I będzie to demo live, ponieważ nie jestem fanem takich demo, zawsze się podczas nich coś psuje. Także pokażę po prostu na krótkim nagraniu, jak nie wiem, co się zrobić. Tak, wygląda po zalogowaniu. Mamy listę ostatnio pojawionych się problemów. To niekoniecznie muszą być problemy, bo mogą być tak naprawdę tylko informacje dla nas. Tak samo na przykład informacją może być, że ETC Pasku zmieniło się na takim serwerze. I to nie jest koniecznie, że to nie jest problem, ale to może być sygnał, że to nie jest na przykład nasza akcja. Można przynosić taką politykę w firmie, że jeżeli na przykład ETC Pasku się zmienia, to administrator, który na przykład spowodował tą zmianę, musi się zalogować do interfejsu i zaznaczyć, że to on wykonał tę zmianę. Jeżeli nikt przez pół godziny na przykład tego nie zaznaczy, to wtedy trzeba pytać. Jeżeli nikt z administratorów się nie przyznaczy, to on, to może być ślad na to, że też na pomoc na przykład w systemie. To są takie sytuacje, w których mechanizmy zabezpieczające mogą nie pomóc, a po prostu im więcej takich danych zbieramy i im więcej przyglądamy, tym większe prawdopodobieństwo, że możemy wykryć na przykład nieautoryzowane wejście do naszej infrastruktury. Oczywiście możemy na przykład sobie też ułatwić pracę, dodając sobie różne skróty i tak dalej. Dashboard to jest w gruncie rzeczy takim jak ten nasz panel startowy. Dalej
możemy wejść w bezpośredni podgląd ostatnio zebranych danych. Wybieramy sobie na przykład serwer, który chcemy sprawdzić. Mamy pogrupowanie po aplikacjach, na przykład baza danych, tudzież system plików. Wybieramy sobie na przykład, to też jest fajna funkcja, która została dodana co 10.2.4. Wybieramy sobie dowolne ikony, na przykład tutaj wybrałem 3 dotyczące CPU i automatycznie generuje nam się z nich wykres. Nie musimy wcześniej jakby wyklikiwać tych wykresów. Możemy bezpośrednio wejść w surowe dane i zaznaczyć, które konkretnie nas interesują i na tej podstawie budować sobie wykres. Mamy też. Jeżeli chodzi o historię, mamy też bardzo wygodny suwak. Po prostu przesuwamy, na jaki okres czasu chcemy zobaczyć te wartości. Domyślnie jest to ostatnia godzina, to może być ostatnia doba, ostatni tydzień, ostatni miesiąc, ostatni rok. Możemy ustawić dla dowolnej wartości, ile czasu ona ma być przechowywana. I jeszcze dodatkowo, żeby zaoszczędzić miejsce, możemy ustalić, że zbierane dane co pół minuty mają być przechowywane co tydzień, przez tydzień, a po tygodniu mają być przechowywane przez rok, ale zebraniem średni do ostatniej godziny. To nam bardzo pomaga, jeżeli chodzi o zarządzanie miejsca, ponieważ jeżeli mamy już dużo tych serwerów i dużo tych danych zbieramy, to w gruncie rzeczy nasze bazy danych będą rosły do naprawdę dużych rozmiarów, a bazą danych w MySQL, która ma po 200-300 GB, nie zarządza się tak łatwo, więc to się szczególnie tutaj przydaje. Idąc dalej, mamy pogląd na historię ostatnich wydarzeń. Wiemy na przykład, że coś się stało, ale tego już nie ma, więc mamy wgląd w historię. Tak samo możemy sobie zaznaczyć film, na jaki serwer chcemy zobaczyć tą historię i z jakiego przedziału czasowego. Możemy sobie definiować wcześniej już jakieś nasze ulubione grafy, czyli na przykład wiemy, że użycie CPU to dla nas jest w punkcie rzeczy najważniejszy load i na przykład utylizacja CPU, więc te dwie wartości rzucamy sobie na przykład na jeden wykres. Te wykresy automatycznie generują się dla każdego serwera, jaki jest monitoringu. Także po prostu wybieramy sobie z listy już dodanych hostów. No i tutaj mamy jako przykład zbiór tych wykresów, czyli wrzucamy sobie na przykład wszystko, co dotyczy bezpośrednio hardware'u, czyli na przykład dysk CPU na jeden wykres, a wszystko, co dotyczy już samej aplikacji, czyli na przykład baza danych, Apache na inny wykres. To możemy wrzucić wszystko na jeden, to już jak to będzie. Też fajna rzecz, na początku burza, potem się okazuje dość przydatna. Jeżeli poruszamy się po interfejsie i nie mamy bezpośredniego podglądu na dashboard, pod prawym górnym rogu pojawia nam się zwykły pop-up, który informuje o ostatnich wydarzeniach. Też przydatnie, jeżeli akurat klikujemy na przykład jakąś akcję albo zrobimy jakieś wydarzenie. I tutaj mamy podgląd już na mapy. I widzimy, jak wygląda nasza mapa sieci. To rzecz jasna trochę trwa, na mnie się to wszystko wyklika, bo dodawanie do mapy na razie jeszcze nie jest funkcją automatyczną. Aczkolwiek warto to zrobić, ponieważ takie mapy są raz, że dość imponujące, jeżeli chodzi o duże środowisko, a dwa, że są bardzo pomocne przy wdrażaniu nowych osób, czy to na stanowisku administratorów, czy może na prezentacjach, na przykład szef firmy chce pokazać klientom, jak dużo mamy infrastrukturę, to też fajnie to wygląda. Troszkę technicznie, jak ogólnie działa sam Zawis? Architektura klient serwer bardzo prosta. Mamy serwer Zawisa 1, uruchomiony jest jako aplikacja, on skupuje na jednym porcie, na jednym serwerze robimy dla niego bazę danych, a do niego wpinają się klienci. Klientem na przykład może być Windows, Linux, cokolwiek. A zamiast serwer odpytuje się tego klienta na przykład co 30 sekund o daną wartę. To generalnie można też ustawić dwojako. To może być komunikacja pasywna, czyli taka, że to może być komunikacja aktywna, czyli zamiast serwer aktywnie odpytuje co 30 sekund o daną wartość, a to może być też komunikacja pasywna, czyli klient sam wie, że musi co 30 sekund się odmeldować jakąś wartością.
To się przydaje szczególnie w takich sytuacjach, kiedy klient nie ma publicznego adresu IP, który jest schowany za jakimś NAT-em bądź firewallem i nie ma możliwości podłączyć go bezpośrednio do serwera. Więc w takiej sytuacji po prostu klient pobiera sobie na przykład co 5 minut, to też musimy ustawić listę rzeczy do sprawdzania cyklicznie i z tego wie, że co 30 sekund ma na przykład wysłać informację o swoim życiu zapewne. Inny też przykład to może być tylko serwer, a urządzenie, które monitorujemy, nie musi mieć koniecznie agenta. Na przykład to może być strona www. Zamiast domyślnie ma dodane narzędzie do monitoringu www. Proste narzędzie typu pól w zasadzie, do którego możemy przekazać parametry takie jak na przykład użytkownik, hasło. On może symulować nam po stronie i na przykład logować się do aplikacji, pobierać coś, klikać na przykład dodaj do koszyka. I to wszystko opakowujemy w jeden scenariusz i sprawdzamy, jaki jest całkowity na przykład czas wykonania takiej operacji. Wiemy, że nie powinno to przekraczać 2-3 sekund, jeżeli nagle wzrośnie to na przykład do 15, no to wiemy, że coś złego dzieje się ze stroną. Przykładem na przykład może być też taki scenariusz, że mamy na naszej stronie skrypt zewnętrzny, przykład Google Analytics i nasza strona, nasze serwery funkcjonują poprawnie, ale Google Analytics powoduje, że przez to, że oni mają jakieś problemy u siebie, to nasza strona zaczytuje się wolno razem z nią, bo nie mamy tego jakoś asynchronicznie rozwiązane, tylko cała strona zaczytuje się liniowo i przez ten właśnie skrypt zewnętrzny nasza strona nie chce się czytać w ogóle, albo zatrzymuje się w pewnym momencie. Takie coś też właśnie taki monitoring potrafi wykryć, bo on porusza się po stronie, chce całą stronę pobrać i dopiero w momencie, jak całą stronę pobierze, to zaznacza, jaki był na przykład czas pobrania, albo może też sprawdzać status, czyli jeżeli serwer odpowie na przykład to 500, a nie 200 HTTP, no to znaczy, że wystąpił jakiś błąd. Dalej, sam backend, czyli serwer i klient są napisane w języku C, czyli to jest prosta aplikacja prekompilowana. GUI jest w PHP i HTML-u. W wersji Zawisza 3.0 to będzie responsywny styl oparty na HTML 5, także na razie ten dashboard, gdzie się on jest dość statyczny, nie jest jakoś mobile friendly, ale w nowej wersji Zawisza to już będzie dostępne na tablecie, na telefonie, będzie się wyświetlało bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o storage, czyli przechowywanie danych historycznych, to może być baza danych, to może być baza NoSQL-owa, to może być tak naprawdę którakolwiek z baz, która przechowuje dane w jakiejś postaci. Tam jest lista tych aplikacji dość długa, ja tutaj wymieniłem 30 NoSQL Postgres, no i przechodząc już do podsumowania. Czym jest zapis dla administratora? Jest to tak narzędzie gotowe out of the box. Wygodne zarządzanie i podgląd przez GUI. To są zdecydowanie jego zalety, ponieważ na gracie, o ile się podczas też jest możliwość wydania zainstalowania dodatku, który pozwala Wam wyklikać wam przez przeglądarkę, ale bez tego konfiguruje się w aplikach konfiguracyjnych. W Zawisie od razu jest to dostępne przez panel. Czyli możemy wyklikać dokładnie, co chcemy tak naprawdę monitorować. Jest multum dodatkowych funkcji rozwijanych przez jego twórców. To jest dość istotne, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli mamy wszystko od tego samego producenta, nie ma w tym się kompatybilność. Nowa wersja Zawisza, aktualizacja wychodzi dopiero wtedy, jak wszystkie te dodatki, czy to sprawdzanie stron www, czy to Discovery, są kompatybilne już z tymi zmianami, które weszły. Nie musimy się martwić o to, że coś nam się na przykład posypie. I coś, co też się bardzo przydaje, mamy rozbudowany mechanizm powiadomień i eskalacji. Tak jak było na tym przykładzie, o 3 w nocy mamy awarię, Zawis poprzez zewnętrzne skrypty wysyła nam SMS, gdzieś dzwoni do nas, budzi nas, my to naprawiamy, klient jest zadowolony, bo nawet nie dzwoni. Dla wsparcia technicznego możemy dać konto, jest bardzo duży mechanizm, bardzo duże rozbudowane narzędzie do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w Zawisie. Możemy dać konto członkowi, pracownikowi supportu i zdefiniować, że on ma podgląd tylko na grafy takie ogólne. Nie ma na przykład wglądów dane takie bardziej wrażliwe albo niepotrzebne mu tak naprawdę. Nie musi wiedzieć, jakie jest logo serwera, ale przy tamtej informacji, na przykład strona działa wolno. Możemy zdefiniować, że takie konkretnie uprawnienie ma w naszej aplikacji. I dając mu dane do logowania, on może się zalogować, spojrzeć na zbiór wykresów, podkreślić na konkretny wykres, zobaczyć, że praktycznie coś się dzieje. Nie musi pisać do nas za każdym razem, kiedy wydaje mu się, że coś jest nie tak, podbije na przykład do źródła, tylko sam się loguje, widzi, o, wszystko było ok, nie ma sensu coś wyglądać za to. Jest też łatwy w obsłudze interfejs, wystarczy mysz do obsługi i
jeśli nie ma pytania. Powiadomienia, eskalacja, czyli tak jak było na wcześniejszym przykładzie, jeżeli coś na przykład administrator nie jest w stanie naprawić w rozsądnym czasie, to SAFO dostaje o tym informację, na przykład 15 stron, 15 minut strona była niedostępna i należy się spodziewać zgłoszeń od klienta. A dla właściciela strony, właściciela firmy, tudzież product managera, ważne są wykresy historyczne, czyli widzimy dokładnie, jak nasza firma się rozwija. Widzimy na przykład, że ilość użytkowników rośnie do góry. Widzimy, że na przykład obciążenie na serwerach rośnie, więc warto rozważyć zakupienie mocniejszego serwera, tudzież większej ilości. Mamy też dane o dostępności SLA i konfiguracji. Konfiguracja jest szczególnie przydatna dla osoby księgowej w firmie. Sprawdza, ile mamy serwerów, jakie to są serwery, ile kosztują. Dla każdego serwera możemy dopisać w knopce, na przykład jego miesięczny koszt to jest taki, taki. Mamy też mapy poglądowe, czyli szef dokładnie wie, jak wygląda nasza infrastruktura. Z mojej strony to tyle. Mam uwagę do tego rozdania. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś pytania, to słucham. Pytanie, jak z jednej nocy?